Pozyskanie nowego pracownika to nie wszystko. Dla wielu osób dopiero rozpoczynających przygodę z firmą pierwsze dni mogą być stresujące. Choć niejednokrotnie posiadają wiedzę i doświadczenie, to nie zawsze są w stanie szybko przystosować się do nowych warunków i organizacji pracy. Podejmowane w grupie Azoty Police działania mają to ułatwić i spowodować, by w okresie adaptacyjnym każdy pracownik czuł się dobrze. Nowy pracownik jest ciepło przyjmowany, jest odbierany u nas po szkoleniach BHP już z bramy wejściowej, przywożony na instalację, przychodzi tutaj wewnętrzne szkolenia, ma swoją ekipę nadzorującą, dostaje też jednego typowego człowieka od szkoleń, który bierze udział w takim wewnętrznym programie Multiskill. Dzięki temu mamy pewien schemat wprowadzania w nowe środowisko pracy. Wspomagamy ich w odbiorze nawet ciuchów roboczych, doszkalaniu się czy zwiedzaniu, nie wiem, wydziałów obok, żeby było wiadomo, z czym tutaj się pracuje, z jakimi urządzeniami. Wyzwaniem dla zespołu może być wielopokoleniowość w firmie. Odmienne nastawienie do innych technologii, inne oczekiwania względem pracodawcy, czy też różne wizje ścieżki rozwoju zawodowego, to tylko niektóre kwestie mogące dzielić młodych i starszych pracowników. Zauważyliśmy, że młodzi pracownicy mają trochę inną perspektywę co do pracy, do oczekiwań. Dlatego u nas na wydziale wychodzimy z troszkę innego założenia i wychodzimy naprzeciw tym ludziom. Staramy się obdarzyć ich tą większą opieką, zaczynając od odbierania ich z bramy głównej. Żeby umiejętnie pracować w zespole, należy wcześniej wypracować w nim zdrowe relacje, a tego nie da się osiągnąć bez zadbania o spójną komunikację w firmie, która rozwija zespół, integruje personel i buduje pozytywną atmosferę w miejscu pracy. Dostałem SMS-a od starszego mistrza, że witają mnie fajnie w zespole, że miło będzie mnie przyjąć. Pierwszy dzień, jak się przyjąłem, zostałem od razu miło powitany, zaprowadzony na wydział. Zostało mi wszystko przedstawione. Miałem przydzielonego opiekuna, który nadzorował moje szkolenie. Podoba się bardzo praca. Nie narzekam. No jest, wiadomo, jest odpowiedzialna, wymagająca, ale są dni spokojniejsze. Kluczem do wypracowania partnerskich stosunków jest współpraca. Tworzenie wielopokoleniowych zespołów i powierzanie im wspólnych zadań nie tylko pozwala na wzajemne dzielenie się wiedzą i kompetencjami, ale przede wszystkim buduje i umacnia zespół. Gramy zespołowo, staramy się, żeby klimat był dobry, atmosfera, warunki. Nie ma tutaj jakiegoś natłoku tej wiedzy, że na już musi wszystko wiedzieć. Jest to wszystko rozłożone w czasie, więc nowy pracownik nie ma tego stresu. Żeby oni się nie bali po prostu, żeby wiedzieli, co jest naokoło, bo jednak sam jak zaczynałem pracę, no to troszkę inaczej. Sam musiałem sobie poradzić, co gdzie się znajduje. Nikt mnie nie oprowadzał. Wiedziałem, że to było stresujące, więc chcemy to zniwelować i mamy nadzieję, że te działania idą w dobrą stronę. Dzięki posiadanemu doświadczeniu długoletni pracownicy w pewnym sensie pełnią rolę mentorów. Wykorzystując swoją mądrość i wiedzę, są w stanie łagodnie, ale skutecznie wdrożyć nowo zatrudnionego w swoje środowisko, a także stworzyć mu warunki do własnej realizacji powierzonych mu zadań.